I co? Kolejny spacerek z Karolem? Tak? Idziemy. Troszkę poranna chrypka. Ale nic. To? Idziemy? Za samochodem przejdziemy tutaj. Minus 6 stopni. Godzina 7:30. O! Karol, zdrowa kubka. Nie będę go kręcił, jak kupę robi. Już zrobiłeś? No już zrobiłeś. Fajnie. Więc bardzo zdrowy początek dnia. No. Wschód słońca troszkę budzi. Fajniejszy niż wczoraj. Dużo fajniejszy. Ja w tej chwili mam 49 minut baterii na kręcenie filmu, więc więcej niż przedwczoraj, czy tam 2 grudnia, przepraszam. Nie, przedostatni film. Karol nie jest tego, to jest kasza dla bażantów. Tutaj bażanty mają przyjść, a Karol to wyjada. Zostaw to. Nie ruszaj, kurde. Nie lubisz kaszy gotowanej, a tak, kurczę. No. Nie lubisz kaszy gotowanej, a tak, to wyżerasz, kurczę, bażantą surową. Śnieg jeszcze bardziej zgrzypi, bo jest jeszcze większy mróz. I jak zwykle w te same rejony spacer, nie? A co? A co? Co ty tam masz? To jest takie małe, chodzące ADHD. ADHD, ADHD. ADHD. No. Nadmierna ruchliwość, nadmierne pobudliwe zachowanie, za dużo życia w sobie, to jest właśnie ADHD. U ludzi objawia się złym wychowaniem, u psa dużymi nadmiernymi bieganiami, ruchami i zresztą wandalizm też się zalicza. Bo jak wziął kiedyś pranie, rozrzucił i wytarzał się z tym, z błotem, z tym praniem, to mu koniec zbudowaliśmy. No. Masz jeszcze tam co, Karol? Do sikania, bo tak on chodzi, sika, nawet nie ma później już. No. Co ty tam żresz? Co ty tam żresz? To jeszcze szczeniak. Marzec. Marzec, kwiecień. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. W grudniu będzie miał 9 miesięcy dopiero. 21 grudnia będzie miał 9 miesięcy. No. A teraz ma jeszcze 8. 8,5! Tak. I nie osikał drzewa, bo nie ma nic w zapasie już. Nie ma w baku. Ale chodzi, automatycznie mu się nastawia do sikania. No. Wysikał przy pierwszym lepszym.
No. Gdzie ty tam idziesz? Może pójdę za tobą, co tym razem? Tylko zoom zdejmę, bo jakbym na zoomie szedł, to jeszcze więcej by trzepało. I tak. Idziemy za Karolem, tylko ja nie będę szedł za nim całkiem, bo tutaj się kończy moja działka. Zaraz. I później idę w lewo. A ja po obcych działkach nie będę maszerować. Ale dzisiaj wyczuwasz, Karol, dużo rzeczy, no. W ogóle wczoraj jakieś myszy wyczuł w krzakach i chciał kopać, znajdywać, łapać, kurczę, w tym śniegu, nie wiem co on czuje. W tym śniegu to by mi się nawet nie chciało dotykać tego śniegu, bo to zimne. No i następna porcja już niczego. Karol nie ma już w baku nic, a dalej próbuje. No. Tak. Ach, jak fajnie się ustawił. No, myśliwskiej pozycji, tak? Chciałem powiedzieć co innego, ale się poprawiłem. Myśliwskiej. Nie, dobrze, dobrze. Gdzie on pobiegł? Gdzieś tam. Tu jesteśmy na bażantowej pozycji. O, ta jabłka dał. Kasze dostały. Jabłka. No. To bażanty mają full wypas, kurczę, teraz. Tylko, że ja tu chodzę z Karolem i trochę mają. No, przesrane. O, Karol znowu się nastawił na kubkę. A dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Bo nie był, kurczę, wyprowadzony od wczoraj trochę długo, bo ja kręciłem film NFS-a. Wcześniej na radyjku grałem. Później się kąpałem i jak już byłem wykąpany, no to już byłem mokry i nie mogłem. I tak, kurczę, Karol trochę w końcu posiedział. Od 17 chyba. No. Sporo, sporo. I tak dobrze, że tak prowadzę aparat. Trzymam go lewą ręką od spodu, bo ja bym go trzymał prawą ręką za ten uchwyt, to dopiero by latało. A tak to lata mniej. Jest mniejsze drganie. A tak gry powinny być zrobione. Komputerowe, że tak częściej, nie? Te FPP całe. Że idzie i chrup, chrup. Znaczy to tylko zimą oczywiście, ale powinno tak ciąść. Trzeba starsze gry tak robili, że chwiało, ale nie tak często. No. Wskoczysz do dziury czy nie? Nie, nie wskoczy. A tam w dziurze już nie ma nic ciekawego, było przedtem. Ojejku, ale mróz. A ja jeszcze ręka nie w kieszeni. Ani jedna, ani druga, bo w drugiej mam telefon. No. A tu takie krzaczory są, że tu nie widać Karola przez nie nawet. Aha, żeby wschodzik fotografować, to ja muszę wejść na tą górkę tu jeszcze. Koło tej skałki. No. Tak. Karol? Gdzie ty tam mi odchodzisz daleko? Ja tam nie idę, bo tu jest nierówno. Krzywo, nierówno. Rzadko kiedy tu chodzę. Wschodu słońca nie ma co już fotografować. Wschód słońca już jest za późno na fotografowanie. Jest słońce, ale już takie. No.
Chodź tu, Karol, chodź, chodź. Chodź, wracamy. W jedną, w drugą stronę się przejdziemy i wracamy. Już. Węszor jeden. Nie węszył, węszył. W moich śladach albo w swoich śladach węszy, więc jaki to sens? Tym razem w swoich śladach węszył. Dobra. Kawałek pobiegnę, ale to jest trzęsienie ziemi dla aparatu. Poza tym zaraz się zmacham, co będzie. Będę dyszał. To już nie biegnę. Ha, pójdziemy tutaj tak jak Karol poszedł. Ciekawe gdzie. No to tą ścieżką jeszcze nie szedłem. Na szczęście to nie są jakieś jeżyny, żeby mnie kuło czy coś. Tylko bez kolców. A z kolcami to są tutaj szaczory. Nawet Karol tutaj nie wchodzi. To pewnie myszy mają raj. Myszy, gryzonie to tutaj mają raj. Bo się mogą schować i nic im nie wejdzie. A to wszystko ma kolce takie chaszcze jeżynowe. Karol tutaj ma ochotę, ale chuja go ponosie. No. Na pewno tutaj jest rozmnażalnia myszy. A co innego? Co ty tu masz, Karolku? Jakieś dzieci słychać. Aha, bo to sąsiednie domy. No. Wracamy. Już. Normalną drogę przejdę. Tu jest koniec działki już. Tam po tamtej stronie też było widać koniec działki. I wracamy. Położę sobie do prawej ręki, bo już mnie rozbolała lewa. No trochę filmik już ma. 12 minut, 13 prawie. No. Chodź. Chodź. Chodź tutaj, chodź. Karol. Chodź. Chodź. No chodź. No jesteś zaoferowany wąchaniem. Chodź. No. Teraz muszę zamknąć jak zwykle. Chodź tutaj! No przecież zamykam. Jedną ręką nie wiem, czy mi się uda zamknąć. Mogę spróbować pokazywać i zamykać. Taka prowizorka brama. Tu trzeba tak nałożyć. I to się zaciska. I trzyma, bo tu klocek podpiera. No i zakłada się to prowizoryczne oczywiście, ale to dwoma rękami wygodniej, bo tutaj właśnie jest taki jeden sztycht, co wypadł. No i do końca to trzeba założyć. No i się teraz nikt nie włamie. Nie, no kurczę, tu się nikt nie włamuje, nie ma sensu, bo po co? Jakby chciał, to by wszedł. No. Kurczę, kopce jakieś mi tutaj pod nogami wychodzą. Mały wariat dostał biegania. Tak? Ja się z nim tutaj na tym placu bawię, no ale z aparatem ciężka sprawa się bawić. Ojejku. A z tego mrozu mi po nosie jedzie. Takie krople mi zwisają z nosa. To chyba każdemu tak na mrozie się robi, nie? Karol!
Co? Co mały? Co, pokaż się. No. Ej, nie po aparacie. Bo on tak lubi skakać, a jego tego już odłuczam i nie mogę odłuczyć, żeby nie skakał. Znowu ty znalazł sobie do rzucania. Baw się. No. Gdzie to miałeś? Tutaj. Karol. To. Kamień znalazł chyba. Nie, to jakieś grudy ziemi. Z koretowisk albo z czego. Myślałem, że kamień chociażby. A to może nawet lepiej, że grudy ziemi, bo sobie nie uszkodzi zębów, nie? Dobra, wracamy. Bo już powyżej 16 minut. Czyli na pewno powyżej 1 giga. Jeszcze dojdzie do 2 giga i co ja będę wysyłał? 2 godziny? No. Wracamy już. O, tutaj na tym kompoście to tutaj są duże, różne zapachy, bo to były wyrzucane warzywa, owoce. Tutaj są wrzucane świeże warzywa, owoce, to Karolek ma zapaszki, a zapaszki. No. O, ulubiona dziura Karola. A, tutaj lubi sobie coś znajdywać, ale był karcony, że tu nie może kopać, więc się nauczył już nie. No. A to taka dziura, co tutaj jeszcze nie jest zagospodarowana. No. I wracamy. Ja Karolkowi dam jeść, ale to już poza filmem. I wymienię mu wodę na ciepłą. To też poza filmem już. Więc będę powoli kończył. Bo tutaj muszę dwoma rękami to robić. I niestety już nie zrobię tego. No. Jeszcze do Karolka dojdę. Mały wariat. Gdzie ty mi tam poszedłeś za choinkę? No. Tuż przy drodze jesteśmy, tu auto jeżdżą. No. Pozdrów widzów. No. To trzymajcie się, na razie.